wszystko, a emeryt i rencista zostawił zdrowie i życie w zakładzie pracy. Dzisiaj nie stać go na leki i proszę pana, serdecznie mają w nosie wszystkich. Proszę pana, wtedy mi się żyło lepiej, kiedy ludzie mieli pracę i jak ktoś szedł do pracy, to nie martwił się, że jutro, pojutrze będzie zwolniony. Bo już dzisiaj powiedzieli, czy wczoraj w telewizji, że bochenek chleba będzie kosztował 15 zł tylko. Proszę, że się wzięła z rządu, od panów i pań, które pracują nad tym wszystkim i rwią pieniądze od nas. Nie oglądam, bo mam antenę, nie oglądam w ogóle telewizji. Proszę pana, nie słucham radia, bo telewizja i radio psują psychikę ludziom. Dlatego nie oglądam. To jest manipulacja w telewizji, propaganda? Proszę pana, manipulacja zawsze była, ale nie w takiej skali, jak jest teraz. Teraz jest tak manipulowany naród i wszyscy, co słuchają radio, prasę czytają i telewizję oglądają, że po prostu mass media robią z ludzi normalnie, ale do ludzi, którzy robią wszystko, żeby od nas wydobyć jak najwięcej pieniędzy, to mam pretensje. Kto pozwala na takie rzeczy, proszę pana, żeby dzisiaj ludzie, żeby pijakom dawać zasiłki, a ludzie emeryci, co zostawili zdrowie i życie w zakładach pracy, żeby nie mieli na chleb na święta. To jest normalnie tragedia. Trzynastka za mało, czternastka dla pana? Jak pan myśli? Była czternastka, już jeszcze nie brałam czternastki. Proszę pana, ja 28 rok sam wychowuję 3 córki. I ja wiem, co to znaczy, jest pieniądz. A nie lepiej, żeby była na przykład stała praca, stała emerytura większa zamiast tych 13, 14? Proszę pana, jestem za, niech to wprowadzą. A 500 plus dla wszystkich? 500 plus. Proszę pana, jeżeli jest rodzina, gdzie jest są alkoholicy i oni 500 plus przepijają, tak, to ktoś powinien to skontrolować. A bogaci, 10 tysięcy zarabia. Powinien dostać, pomoże mu to 500 zł. 10 tysięcy złotych, proszę pana, to jest mądre? Co musiałby rząd zrobić, żeby pan był zadowolony? Proszę pana, rząd... Pisać taką historię długą i poprawki robić. Niższe ceny pan chciał? Nie da się w skrócie. Nie więcej pana. Mają. W ogóle nie mają. Nie powinien zarabiać poseł. Jak emeryt ma 2-3 tysiące, to tak, nawet nie... 2-3 tysiące, mam... Nie wszyscy nawet. Pana, nawet dwa nie ma i 32 lata przepracowałem. Jak przecież za 1500 zł ma emeryt, sam? Sama mieszkam i opłaty wszystkie, to co musi pan... Wynajem pewnie kosztuje 1000 zł, to jedzenie idzie wszystko. No właśnie. Jak ja płacę za leki 700? Miałby darmowe leki dla seniorów, gdzie są? No, na pewno. Nie ma. Co są? Tylko nie wiadomo w którym roku. 100%. Na rozrzedzenie krwi płacę 100%, 470 zł za dwie opakowania na miesiąc. Wie pan co, to coś... Tyle na lekarz idzie? Pana jak oszczędza? Nie wiem, gasi pan światło bardziej, wody mniej pan zużywa? Nie oglądam telewizji. Jaki powód? Zjąłem antenę. Nawet nie chcę się myśleć o tym, co tu będzie po nowym roku. Właśnie, jak paliwo ma zdrożyć znowu i tak dalej, to pierwsze to i wszystko, jedzenie zdrożeje. Ja nie jeżdżę, ale jak... Ale transport ma wpływ na wszystko. Mówią, proszę pana, już w telewizji, że bochenek chleba będzie kosztował 15 zł, tak. To o czym tutaj mówić? Wie pan co, żyjemy w takim dziwnym trochę kraju. Lecznictwo nie ma na NFZ, nie ma pieniędzy na nic. Określili się ludzie jako alkoholicy i dla alkoholików jest wszystko, a emeryt i rencista zostawił zdrowie i życie w zakładzie pracy. Dzisiaj nie stać go na leki i proszę pana, serdecznie mają...